Pierwszym zadaniem obliczeniowym, jakie będziemy musieli wykonać na belce, będzie obliczenie reakcji podporowych. Abyśmy mogli wyliczyć właściwie reakcje podporowe dla belki, na początku musimy wiedzieć, co to są w ogóle reakcje, jak działają reakcje oraz przede wszystkim znać przykłady z życia działania reakcji podporowych. Omówmy teraz taki najprostszy przykład z życia działania reakcji. Załóżmy, że podchodzę do ściany. Podchodzę do ściany i opieram się rękami o ścianę, jak na załączonym tutaj mamy obrazku. Więc ja działam siłą na ścianę. Ściana stawia mi opór. I taka sytuacja doskonale wpisuje się w trzecią zasadę dynamiki Newtona, która mówi nam, że jeżeli ciało A, czyli ja, podpiszę tutaj, jestem ciało A. Działa siłą na ciało B, czyli na ścianę. Ciało B. To co robi ciało B? Ciało B działa dokładnie taką samą siłą co do wartości, czyli można powiedzieć, że Fn, F w Newtonach jest równe H. To sobie możemy podpisać, czyli wartość jest taka sama, F równa się H, czyli działa taką samą siłą co do wartości, kierunku, czyli prosta, na której leżą te siły, to jest ta sama prosta. Jedyne, czym się różni, to zwrotem. Mówiąc prościej, ja pcham ścianę, ściana stawia opór, więc ściana pcha na mnie taką samą siłą co do wartości, kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Ja wywołuję akcję, ściana stawia mi opór, więc oddaje mi reakcję. No i to jest prosta prawidłowość. Oczywiście, kiedy nie wystąpiłaby reakcja? Reakcja nie wystąpiłaby wtedy, kiedy ściana nie stawiłaby oporu. No wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że ściana jest z jakichś takich lekkich kartoników, prawda? Próbujemy się oprzeć o ścianę. Co się dzieje? Ściana nie stawia oporu. My wpadamy w ścianę, wywracamy się, prawda? Więc wystąpienie reakcji gwarantuje nam również równowagę, ponieważ ja opierając się o ścianę trafiam na opór i zarówno ja i ściana pozostajemy w równowadze. Czyli moja akcja, opór ściany i powstająca reakcja. Kolejnym świetnym przykładem działania reakcji, który mogę Wam przytoczyć, jest sytuacja, w której ja siedzę sobie na krześle. Więc ja naciskam siłą na krzesło. No oczywiście ta siła, tutaj sobie ją znaczymy, kierunek i zwrot wektora siły, z jaką naciskam na krzesło. Wartość tej siły, no to oczywiście moja masa razy przyspieszenie ziemskie. Krzesło stawia mi opór. A więc stawia opór sile, którą wywołuje moja masa na Ziemi. Więc siła trafia na opór, więc ja naciskam na krzesło, więc co robi krzesło? Naciska na mnie taką samą siłą co do wartości, kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Czyli tutaj jest akcja, czyli siła, którą ja wywołałem, a tutaj widzimy, krzesło oddaje nam reakcję. Oczywiście wartość reakcji jest równa sile akcji. Dzięki temu, że te dwie siły mają taką samą wartość, ten sam kierunek, czyli tą samą prostą, na której leżą, ale mają przeciwne zwroty, dzięki temu zarówno ja, jak i krzesło pozostajemy w równowadze. I to są takie, można powiedzieć, najbardziej obrazowe przykłady działania reakcji z życia codziennego. Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, oceńcie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował.
Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.